Tutaj ja. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Babcia też wita. Z mamusią. Wrzosy. Nieodzowny symbol naszej pięknej polskiej jesieni. Symbol kończącego się lata. No i tak naprawdę jak wrzosy się pojawią, no to już jest sygnał, że coś się kończy, coś przemija. A z drugiej strony coś się zaczyna, bo przychodzi zima, wszystko śpi. I później przychodzi piękna, wyczekiwana wiosna po miesiącach zimowych. A wrzosy są chyba tak naprawdę jednymi z najpiękniejszych darów natury, jakie mogą być. No i tutaj dzisiaj sadzimy sobie pod płotem. Umyśliłyśmy sobie z mamusią, że będzie tutaj szpaler wrzosów. Wrzos przezimuje, ale musi być wsadzony w ziemię. Ten w doniczce postawiony gdzieś tam pod murem, czy taki stojący, niestety często przemarza, przeważnie przemarza, ale taki w ziemi, on potrafi ładnie przezimować i drugiego roku wydać piękne kwiaty. Tak i my tutaj sadzimy z nadzieją, że nam przezimuje i za rok będziemy mieć te wrzosy tutaj pod płotem. Liście się już sypią, ale to nie z tego, że one już obumierają, a sucha. Niestety jest susza. W liściach też jest urok, cały urok. No ja zawsze powtarzam, wiecie co, że gdybym była ministrem, to nie wybiera. To zakazałabym pierwsze co? To bym zakazała grabienia liści. Ależ one są piękne. Zawsze wrzosy mi się podobały. Uwielbiałam wrzosy i zostało mi to do dziś. To nie przyszło z wiekiem. Im starsza, tym większa miłość mi się naradzała do wrzosów. Nie, to od dziecka zawsze zbierałam wrzosy różnego rodzaju, kompozycje, stroiki, cudawianki, niewidy na kiju. Jak to zawsze babcia mówiła, robiło się z wrzosów. I dzisiaj będę chciała wam przybliżyć walory wrzosu od innej strony niż tylko dekoracyjna i ciesząca nasze oczy. Ale to za chwilkę, jak tutaj posadzimy, wybiorę się do lasu i powiem wam o niesamowitych właściwościach leczniczych i powiem wam, jak wykorzystać wrzos, żeby usprawnić nasz organizm, żeby wspomóc walkę z chorobami. Za chwileczkę. Jak posadzimy? Przed posadzeniem namoczyłam je w wodzie, dobrze tutaj podlałam, no ale wrzosy one potrzebują bardzo dużo wody, wtedy ładnie kwitną, obficie i kwiat nie opada. Jest to roślina taka, która lubi kwaśną glebę, więc tutaj też trzeba pomyśleć o nawozach, które będą odpowiednie dla tejże roślinki. No i woda, woda, jeszcze raz woda, bo jeżeli tej wody braknie, to niestety one ograniczą kwitnienie, czubeczki pozasychają i będą zamierały. A tak będą ładne, zielone, jędrne i będą pięknie, obficie kwitły. Mam nadzieję, że moje tu nie zaschną. Tak jak to zawsze Edziu mówi, że u mnie kwiaty umierają na galopujące suchoty. Jak zapomnę podlać. No i hokus pokus, jestem już w lesie, w moich ulubionych lasach grzybowych, gdzie to zbieram grzyby. No nie teraz, bo jest tak sucho, że mech chrupi pod dotykiem dłoni, pod nogami też tutaj chrzęści, chrupi, susza jest i grzybów nie ma. Ale zbieram wrzosy, które nie są tak okazałe, tak imponujące jak te
co osadziliśmy z mamusią przed chwilą, no tamte są dokarmione, wynawożone, mają dużo wody, są wypielęgnowane. Te są zdane na łaskę natury, ale mimo to w tym roku kwitną przepięknie. I powiem Wam, że już kupę lat praktycznie nie pamiętam, żeby tak pięknie kwitły wrzosy. Równomiernie na całych połaciach jest ich ogrom. Tutaj wybrałam sobie wrzosy z dala od drogi, żeby były wolne od spalin, od ołowiu, od wszelkich zanieczyszczeń. I one tutaj może nie ma ich tak dużo, bo przy drodze, tam gdzie się jedzie z Namyślina na Kaleńsko, to jest dosłownie fioletowo. No, ale ja tutaj zdecydowanie wolę te na uboczu i Wam też polecam zbierać takie wrzosy na uboczu. Zawsze mi się kojarzą one z dzieciństwa z kwiatami takimi niezwykłymi. No i babcia z dziadkiem zbierali o tej porze wrzosy, no i mnie oczywiście też zabierali i ja te wrzosy zbierałam. Dawno nie było takich obsiadłych wrzosów, no i to zwiastuje niestety srogą zimę. Przeważnie w ostatnich latach te wrzosy były albo na końcóweczce, było ich mało, tu gdzieś tam parę kępek, mimo że wrzosowisk, znaczy kęp wrzosowych jest naprawdę dużo, to one kwitły gdzieś tam sporadycznie i albo na końcóweczce, albo dołem, co właśnie oznaczało, że będzie długa, ciepła jesień, bądź końcówka zimy będzie tylko gdzieś tam troszeczkę taka mroźna, śnieżna. W tym roku zwróćcie uwagę, że one kwitną bardzo, ale to bardzo obficie. Każda kępa wrzosów jest obsiadła przez kwiaty i tych kwiatów ma równomiernie, znaczy te kwiaty ma równomiernie rozłożone na całym kwiatostanie. No, możemy się szykować chyba na zimę, chociaż może nas ten rok zaskoczyć, że zimy nie będzie. No zobaczymy. W każdym razie wrzosy zwiastują, że ta zima będzie i nie tylko z miesięcy, nie tylko w kalendarzu, ale i tutaj może nas zasypać, że wiecie, będziemy się komunikować jak Indianie na bębnach, nie? Będziemy sobie znaki dymne wysyłać. Zobaczymy, co przyniosą miesiące. Osoby, które mają problemy ze snem, wybudzają się, powinny właśnie sięgnąć po taką herbatkę z wrzosu. No i tutaj przyjąć sobie godzinę taką umowną picia tej herbaty, bo to powinno się wypijać dwie, maksymalnie trzy godziny przed snem, ale regularnie. Nie tak, że jednego dnia wypijemy o 17, drugiego o 19. Przyjąć sobie jedną stałą godzinę, załóżmy 18, wiedząc, że zasypiamy o 20 czy 21 i przez dwa tygodnie pić po szklance herbatki wrzosowej i powinno wszystko wrócić do normy. Jeżeli nie wróci na tyle do normy, że będziemy jeszcze się gdzieś tam wybudzać, zrobić tydzień przerwy i ponownie dwa tygodnie. Herbata z wrzosu nie zaszkodzi, ale taka przerwa tygodniowa jest wskazana. I w sumie, jeżeli ktoś ma takie stany też nerwowe, jest nadpobudliwy, ona też wycisza. Więc można tą herbatę również w takich sytuacjach pić dwa tygodnie, później zrobić sobie tydzień przerwy, dwa tygodnie i ją można pić calutki rok. Tylko trzeba sobie nazbierać kwiatów wrzosu. Jest to troszeczkę żmudne, bo te kwiatuszki są małe, ale tak jak teraz jest ich dużo, no to to idzie. Dzisiaj nie nazbieram wystarczająco dużo, żeby sobie zapewnić tego na cały rok, no ale wrzos dopiero kwitnie, także mam jeszcze czas. No i tutaj teraz taka ciekawostka, bo może pojawi się pytanie: Reniu, czy nie boisz się kleszczy? Nie, nie boję się. Wiecie co? Dobrym sposobem na kleszcze jest wrotycz. Kwiatki wrotyczu, jak idziecie do lasu, natrzyjcie się nimi po rękach, po kostkach, ciało natrzeć i kleszcze nie pójdą. Nie lubią tego zapachu, wrotycz ich odstrasza i to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie i ochrona przed kleszczami.
Także tutaj Wam polecam, no jeżeli nie macie teraz w rotyczu, ja już to mówiłam w którymś odcinku, bardzo dobrze jest, jak on się już pojawi, ten pierwszy kwiat, ściąć go, pozyskać sobie, przyciąć go przy dole i on odpuści od nowa. I teraz będzie świeżutki, żółciuteńki, pięknie kwitnący w rotycz. I właśnie w ten sposób można sobie przedłużać kwitnienie w rotyczu. Co ja też czynię. Mam takie poletko, gdzie sobie go przycinam i mam cały czas w rotycz. Kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, jak te wrzosy tak obficie kwitły, to z mamą żeśmy zbierały ziele wrzosu i sprzedawałyśmy do skupu. Był on skupowany, szeroko pozyskiwany, no a później gdzieś ten wrzos przestał kwitnąć, te skupy przestały już tak aktywnie działać, jak działały, przestało się to też opłacać i przestałyśmy zbierać ziele wrzosu na skup. Ale wrzos jest naprawdę cenny i pamiętam, jak żeśmy go z mamą właśnie pozyskiwały. Ale cenny też jest również miód wrzosowy i osoby, które cierpią na zapalenie cewki moczowej, na choroby pęcherza, zapalenie pęcherza, czy chociażby problemy z nerkami, to taki miód w zapasie powinny posiadać. No, my tutaj tego miodu nie pozyskujemy, bo może się pojawią pytania, czy taki miód można u nas nabyć. Nie. My go nie pozyskujemy, znaczy nie wybieramy go z tego względu, że to już jest pożytek bardzo późny. Mamy już wrzesień, pszczoły ogólnie już powinny być szykowane do zimy, czyli poddawany syrop, one muszą być zakarmiane, żeby zdążyły się przygotować. No i one noszą, bo widzimy, w ulach przybywa tego miodu wrzosowego, ale my wybierać nie będziemy. My już pszczoły szykujemy do zimy, już poddajemy im syrop i takiego miodu wybierać nie będziemy. Także nie będziemy mieli miodu wrzosowego. Jesteśmy po prostu, no inaczej troszeczkę to robimy. Zostawiamy część miodu pszczołom. To, co one sobie przyniosą właśnie o tej porze, taki późny pożytek, zostaje już dla nich. Tego im nie zabieramy. Także u nas miodu wrzosowego nie będzie. Będą go miały pszczółki. Kwiatki nazbierane, na razie tyle mi tutaj wystarczy. No i teraz, jeżeli idzie o herbatę, to łyżeczka kwiatów wrzosu, świeżych bądź wysuszonych, na szklankę wrzącej wody. Odstawić, żeby to się zaparzyło do wystygnięcia. No i można pić to właśnie tak, jak mówiłam tutaj, na poprawę, na unormowanie godzin snu o godzinie 18 po szklance, czy chociażby nawet na pracę nerek, na zlikwidowanie stanów zapalnych cewki moczowej, też taką herbatę pić. Ale bardzo dobra jest również nalewka z wrzosów. Ma ona silniejsze, mocniejsze i lepsze działanie. I do takiej nalewki tutaj już odmierzamy szklankę czy garnuszek, kubek wrzosów. Tutaj też ważne jest, aby te proporcje były równe. Jeżeli bierzecie sobie taki kubek, to później i tutaj też alkohol będzie w takim kubku mierzony. Dobrze ubić, żeby to był taka solidna porcja. W tym przypadku jest to kubek kwiatów wrzosu. Jak się trafi zielona gałązka, to też nie jest problem, bo one szkodliwe nie są. Jedna miarka do słoika, oczywiście szklanego, i teraz cztery miarki wódki.
nie spirytusu nalewkowego, tylko wódki 40%. Jaki to będzie gatunek, to już zależy od Was, jaki sobie kupicie. I 4 do słoika. Witam wszystkich. Edziu smaży frytki. Jego ulubione danie. A tatusia placki kartoflane. A ja robię tutaj nalewka z kwiatów wrzosu i właśnie idzie 4 miarka. I teraz to zakręcić na 3 tygodnie w ciemne, chłodne miejsce. Co 2-3 dni pomieszać tutaj, żeby to się wszystko ładnie rozprowadzało. I to musi stać, tak jak mówię, 3 tygodnie. Po 3 tygodniach można to już spokojnie używać. Jeżeli idzie o zapalenie pęcherza i cewki moczowej, to 3 razy dziennie po łyżeczce, tak przez tydzień czasu i później dolegliwości powinny ustać. A jeżeli chodzi o takie wyciszenie, o uspokojenie emocji, to łyżeczka 2 razy dziennie przez 3-4 dni i później tydzień trzeba zrobić przerwy i ponownie 3-4 dni. Albo małe wiadereczko, tak, to już będzie wyciszenie, słuchajcie, totalne, będziecie spać jak niemowlaki, będziecie wyciszeni. No tutaj akurat nie to jest żart, ale takie właściwości ma wrzost. Jest on naprawdę cenny, powinno wracać się do korzeni, bo kiedyś to było szeroko stosowane, potem się od tego odeszło. Zresztą zwróćcie uwagę, jak kupicie jakieś preparaty w aptece bądź w żelarskim, w składzie na wyciszenie, uspokojenie, czy chociażby nawet na nerki, jest właśnie kwiat wrzosu. Także to powinno być w domu, powinno być nazbierane z dala od ulicy, żeby nie przynosić sobie dodatkowych składników w postaci ołowiu czy jakichś takich zanieczyszczeń ze spalin. Daleko w głąb w las i można sobie nazbierać i macie 100% natury zrobionej samemu i jest to na pewno zdrowsze niż takie przetworzone gdzieś tam w zielarni czy w aptece. Na dzisiaj, kochani, to tyle. Ja idę z kolejnym słojem nalewki do spiżarni. Przede mną będą jeszcze inne nalewki, które jeżeli będę miała czas, to Wam również pokażę, bo są one niezastąpione później, jak się okazuje, w wielu problemach naszych rodzin, czy chociażby nawet znajomych, jeżeli ktoś ma, wyciągacie ze szafeczki i proszę, macie, możecie się podzielić. No i tego Wam życzę, żebyście chcieli nazbierać, zrobić i później mogli móc się z drugą osobą podzielić. A na dzisiaj dużo uśmiechu, radości, przede wszystkim zdrowia, żeby to nie było Wam jednak potrzebne, a było w takim zapasie w razie W. Do następnego. Pa, pa!